GTA 6 może być grą stworzoną wyłącznie dla posiadaczy PlayStation 5 lub Xbox serii X i S. GTA 6 jest grą, na którą czeka każdy, kto kiedykolwiek grał w poprzednie wersje. GTA 5 zadebiutował na PlayStation 3 i Xbox 360 w 2013. Od tamtej pory aż dwukrotnie odświeżono grę, aby wydać je na nowsze konsole, czyli PlayStation 4 i Xbox One oraz PlayStation 5 i Xbox serii X i S. Wraz ze zbliżającą się premierą kolejnej odsłony fani zaczęli się zastanawiać, na jakich konsolach będzie można grać w nowy tytuł od Rockstar Games. Zanim przejdziemy dalej, to słowo od partnera materiału, czyli eneba.pl. Link w opisie przeniesie Was na stronę z naprawdę fajnymi ofertami. Do 16 kwietnia macie 10% zniżki na gry i karty podarunkowe. Wśród nich Spider-Man Remastered, WWE 2023, Far Cry 6, The Last of Us i wiele, wiele innych tytułów. Dodatkowo z kodem MysteryEgg otrzymacie różne zniżki dla różnych gier. Warto przetestować, bo niektóre z nich mogą okazać się bardzo duże. My wróćmy jednak do GTA 6. W momencie nagrywania tego materiału nie mamy żadnych oficjalnych informacji związanych z GTA, więc trzeba bazować na przeszłości oraz wyciekach związanych z tytułem. Pod koniec 2022 wyciekło bardzo dużo zdjęć i filmików pokazujących wczesny stopień zaawansowania gry. Rockstar potwierdziło prawdziwość niektórych z wycieków. Mimo braku informacji, fani serii mają już dość obszerny obraz tego, jak będzie wyglądała nowa gra. Oczywiście podkreślam jeszcze raz, że informacje bazowane są na przeciekach. Chris Klippel, który związany jest z franczyzą, opublikował wpis na Twitterze mówiący o tym, iż GTA 6 będzie opierała się na nowej wersji silniku Rage. Tym razem ma być to 9. wersja silnika. Poprzednia wersja zasilała gry takie jak GTA 5 czy Red Dead 2. W 2018 silnik Rage wyciskał z konsol 110%. Z tego powodu śmiem twierdzić, iż nawet nowe konsole PlayStation 4 Pro czy Xbox One X nie będą w stanie udźwignąć GTA 6. Jeżeli chodzi o przecieki, to wiemy, że w grze pojawi się dwóch protagonistów, Lucia i Jason. Gra będzie rozgrywała się we współczesnym Vice City. Te informacje wydają się być potwierdzone przez Rockstar. Wyciek danych z końca 2022 pokazywał nam możliwości ekstremalnie wczesnej wersji gry. Interakcja z NPC-ami, lepsza grafika, znacznie większa mapa, czy jeszcze bardziej dynamiczna pogoda spali konsole poprzedniej generacji. Nowe gry jak Ragnarok zostały zoptymalizowane i wypuszczone zarówno na nowe, jak i stare konsole. Było to spowodowane faktem, iż PlayStation 5 i Xbox serii X i S były niedostępne i tak jak teraz. W 2023 rynek konsol już się nieco uspokoił i wszystko wróciło do normy, więc nowe gry nie są aż tak często wypuszczane na stare konsole. Fani nie są zadowoleni, no ale taka jest kolej rzeczy i tak samo może stać się z GTA 6. Jakiś czas temu Sony opublikował reklamę konsol nowej generacji, wyglądającą jak wycinek wiadomości. Głównym celem kampanii było wydawanie gier tylko na nowe konsole, tak aby te dawały maksymalny poziom imersji. Najnowsze przecieki mówią o premierze GTA 6 zimą 2024. Podobno Rockstar wycina części gry, aby zaimplementować je później jako DLC, no tak aby zdążyć z grą przed świętami 2024. Do tego czasu będzie pojawiało się coraz mniej gier na PlayStation 4 czy Xbox One, no aż w końcu w ogóle przestaną być wydawane. W 2022 GTA 5 zostało odświeżone i wydane na PlayStation 5 i Xbox serii X i S. Dodano nowe szczegóły, nowe pojazdy, nowe ubrania i poprawiono stabilność. Wraz z biegiem czasu fani zastanawiali się, czy Rockstar porzuci PlayStation 4 i skupi się tylko na tych nowych konsolach. No już raz się to zdarzyło w przypadku PlayStation 3 i Xboxa 360, gdzie porzucono GTA Online, aby skupić się na tej samej grze, ale na nowszych konsolach. Wszyscy zastanawiają się, czy tak samo stanie się w przypadku aktualnych generacji konsol. Jakiś czas temu wyszedł dodatek do GTA Online Los Santos na wszystkie platformy, więc wygląda na to, iż przynajmniej jeszcze przez jakiś czas GTA nie zostanie zapomniane na konsolach starszej generacji. Mając to wszystko na uwadze, uważam, iż GTA 6 wyjdzie tylko na PlayStation 5 i Xboxy serii X i S. No z bardzo prostego powodu. Gra będzie zbyt wymagająca dla starszego sprzętu. Uważam, że gra dostępna będzie tylko na nowe generacje konsol, a w przyszłości zostanie odświeżona na PlayStation 5 Pro czy PlayStation 6. Jak wspomniałem, gra jest we wczesnej fazie rozwoju i nie mamy na jej temat żadnych oficjalnych informacji. Jak tylko się takie pojawią, to od razu dam Wam znać.